Czy masz szansę na unieważnienie orzeczeń z WOMP-u, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z powodu jakiejś ostrej choroby typu angina, przeziębienie czy czegoś w tym stylu? I oczywiście zapytanie mojego widza. Witam Pana, piszę, bo otrzymałem dwa negatywne orzeczenia lekarskie i psychologiczne w WOMP-ie. Swoją drogą, po co ten widz się pchał do WOMP-u po orzeczenie psychologiczne, kiedy mógł to zrobić w każdej innej placówce prywatnej? Oglądałem Pana filmik na stronie badania lekarskie kierowców.pl i na te badania do WOMP-u zgłosiłem się będąc chory, a pomysł mam taki, żeby napisać list do dyrektora o unieważnienie tych orzeczeń. Czy jest jakaś szansa na unieważnienie? Załączam pismo w pliku, pozdrawiam. Przeczytałem to pismo i rzeczywiście ten pacjent był na zwolnieniu lekarskim, ten kierowca ma to zwolnienie udokumentowane, przy okazji żąda zwrotu orzeczeń, no i przypuszczam, że jakby mu zwrócili orzeczenia, to trzeba by jeszcze zwrócić pieniądze. I powiem szczerze, no wątpię, czy taka wymówka przejdzie w budżetowej instytucji. Być może ten widz nie pamięta, ale na początku badania psychologicznego opisuje swój obecny stan zdrowia, tam zaprzecza, że pił alkohol, pisze, że dobrze się czuje i że nie jest w trakcie jakiejś tam choroby. Przypuszczam, że ładnie o tym zapomniał, a w piśmie daje tłumaczenie, że nikt go o tym nie poinformował, kiedy przy okazji się podpisał, że tak powiem, oboma ręcami. I o ile w przypadku placówki prywatnej może by coś takiego przeszło, to wierz mi, że w WOMP-ie raczej nie. Tym niemniej napisanie takiego wniosku nic widzę nie kosztuje, albo kosztuje niewiele, a dyrektor danego WOMP-u musi się jakoś do tego pisma, do tego wniosku odnieść. I powiem szczerze, że trochę mnie zapytanie widza zaskoczyło. Jaki będzie efekt, nie wiem. Tak, to co radzę, radzę tak bardziej na czuja, niż na jakiejś tam racjonalnej podstawie, szczególnie podstawie prawnej. Przypuszczam, że jeżeli chodzi o badania lekarskie, to lekarze z WOMP-u dość dobrze opisali, dlaczego ten kierowca dostał orzeczenie negatywne, natomiast no, tonący brzydko się chwyta, czy chwyta się brzytwy. Wydawało mi się, że zaświadczenia typu zwolnienie lekarskie są dobre do szkoły, dobre tam do jakichś sądów, dobre do jakichś innych celów orzeczniczych, gdzie trzeba coś tam uniknąć jakiejś sprawy, natomiast żeby to zastosować podczas badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, przypuszczam, że za jazdę po alkoholu, no to na to jeszcze nie wpadłem. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak masz coś ciekawego w tym temacie, to napisz to w komentarzu pod tym wideo. Myślałem, że nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć, ale człowiek się uczy całe życie. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy w to kółeczko lub obejrzyj kolejny filmik z cyklu Badania kierowców po alkoholu.